jest tak, że ty zaczniesz kogoś, kurwa, straszyć, mówić mu, co ty zrobisz i nie wiem, i że ja w domu będę siedział i myślał nad tym. Ale to przecież to ty zacząłeś całą, kurwa, aferę. Dasz mi skończyć? No dam ci skończyć. Sportowcy mają jasny cel. Ja wiem... Akademia pana Kleksa, to co robiliście, kurwa, ostatnio na filmikach. Dasz mi skończyć. No dam ci, okej. Cel jest taki, że 20... wyjdziemy do tego oktagonu, rozwalę ci głowę i to ty skończysz w karetce, a nie ja. No to zobaczymy, kto skończy. No to w porządku, zobaczymy. Nie? Panowie, śledziłem wasz konflikt od początku i my nagraliśmy od razu wywiad po tym wpisie, który dodałeś story, od czego się to wszystko zaczęło. Ty na pewno to pamiętasz, Piotr. Oczywiście. Ty w tym wywiadzie nazwałeś Piotrka pizdą. I powiedz nam, dlaczego tak uważałeś, że Piotrek jest pizdą. 20 przekonasz się, dlaczego tak uważałem i potwierdzę swoje słowa. Potwierdzisz swoje słowa. No okej, okay, no zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No. No właśnie, i słuchajcie, między wami to się kręciło, kręciło, były te wywiady, były te wyzwiska i potem nagle był ten jeden materiał na EBEB i już wydawało się, że wszystko było w porządku. Co się stało dalej? No właśnie, wiesz co, ogólnie sytuacja wygląda tak, że chyba od kwietnia 22 roku... Jak on tutaj, kurwa, wszystko pamięta, ty. Od kwietnia 22 roku tutaj Michał cały czas zaczepiał mnie. Okay. Kurwa, weź chłopie, wycisz dobra, trochę. Kurwa. Daj se, kurwa. Dobra, Piotrek, no. Nie strasz mnie. No ja cię, chłopie, przestań pierdolić. Dobra, no. Cały czas mnie gdzieś tam wyzywał do walki, pojrzałem, Tyson, on mnie rozjebie, no wiecie, wtedy jeszcze nie miał zasięgów, nie miał chłopaków dookoła siebie, których ma teraz. A wszystko u was którym... sprowadza do zasięgów, no, no niestety, jak chcesz z kimś kariera walczyć, sportowa, to po prostu ale daj mi skończyć, walcz. Ale nie, twoja kariera sportowa nie pozwoliła ci na to, żeby wejść do fejmu, kurwa, jako profesjonalny zawodnik. Kwestie, i wchodzisz zasięgi. Jako EBB, no i skąd tyle, kurwa, jesteś twoje zasięgi? No skąd, Piotrek, skąd się biorą twoje zasięgi? Moje zasięgi? No. No ja jestem własnym tworem. Co masz na myśli, mówiąc o zasięgach? Chodzi, no... Sprzedaż transmisji? Nie, o wszystko mi. No większość sportowców może mieć większą niż ty, kurwa. No ale, ale słuchaj mnie. Zasięgu, ale słuchaj. Mówię, ich nie macie, kurwa. Do mikrofonu one są bardziej w waszej wszystko głowie. Tak samo jak mówicie o tym, że ale ty dajecie ale komuś walkę. Ale skończyć, kurwa. Nie dajecie narzuca nikomu na walkę. Narrację, kurwa. No jesteście, kurwa, pępkami zrobić, świata. Chcesz na zrobić ludziom... pępki świata siedzą na końcu. Brawo. Okej, okay, su, brawo, brawo, brawo. Wszyscy brawo mu biją. Nic? O, sorry. No niestety, kurwa, przepraszam, miło. Przykro mi, no. Dokończ, Piotrek, teraz, dokończ. Powiedz już mogę dajesz dokończyć? Dajmy a dokończyć Piotrkowi. Tak. Od kwietnia 22 roku, czyli już, kurwa, rok temu, Michał cały czas zaczepiał mnie w jakichś tam wywiadach, żeby sobie wykrzyczyć raz, walkę. Dwa raz, no myślał, że to jest takie proste. Myślał, że to jest takie proste, że po prostu powie w kilku wywiadach, że mnie rozpierdoli, no i kurwa, nagle znajdzie się w fejmie. No nie, no tak to nie wygląda. Bo jednak oprócz jakiegoś tam sportowego zaplecza, no nie reprezentował sobą nic takiego, co fejm mógłby chcieć od niego. Bo tutaj jest tak, że to jak wchodzisz do organizacji, to fejm ci daje bardzo dużo, ale ty też musisz coś zaoferować od siebie. A oprócz umiejętności sportowych nie miałeś nic więcej. Dzięki chłopakom, którzy cię otaczają teraz, jesteś tu, gdzie jesteś, więc powinieneś im podziękować. Ale to komu mam podziękować? Bo no, no chłopakom, którzy, kurwa, zbudowali cały kanał EBEB. No ale kto? No kim ty dobrze wiesz, kto? No kim jest EBEB? No ja wiem, no, kim jest EBEB. Dobra, no i mniejsza kurwa, wytłumaczcie mi, gdzie tu jest logika. Po prostu nie, jesteś dodatkiem nie wiem, do kanału. Nie wiem, o czym ty mówisz. Podziękuj chłopakom, pytam się, którym, to ty mówisz, że nie wiesz. Jesteś dodatkiem do kanału. Dzięki temu, kurwa, stałeś się bardziej rozpoznawalny. Ja teraz nie ujmuję jakichś tam sportowych osiągnięć, które masz, ale dzięki temu stałeś się rozpoznawalny, a co za tym idzie, twoja wartość marketingowa poszła w górę. Dzięki temu jesteś w fejmie. No i tyle. No i tak nie, to skończyło. Nie, słuchaj, Piotrek, mylisz się. Zasięgi są mierzone. Nie. Dzięki temu, że jestem w fejmie, moja rozpoznawalność się powiększyła to... i tak dalej. Nie. Szeli ma dużo racji, ponieważ my patrzymy na zasięgi. Tak samo myślę, że nie chcę pytać ciebie, kim jest EBEB, żebyś poczekaj, ja ci powiem, Wojtek. Ale on nie chce, żebyś... W Zieleniaku pracuje, nie? Ja powiem wam wszystkim, nie? Nie ma problemu. Popatrz, to nam powiesz. Czekamy, Michał, kurwa, z niecierpliwością. Tobie nie powiem nic. Ja pierdolę. Ale dobra, kurwa, panowie, ja bym chciał dalej pociągnąć... Zawiedziony ziomuś, kurwa. Słuchaj, już zostaw tę aferę, Piotrek. Jest jedna sprawa, bo ja dlatego piłem do tego filmiku, bo ty teraz mówisz, że chłopacy są śliscy.
Tak, są bardzo śliscy. I wiem, że to też bardzo sytuacja, w drugą stronę. No tak, bo wiecie, była taka sytuacja, że normalnie już zgadaliśmy ze sobą. Cały czas chcieli, żebym gdzieś tam na filmy, na wywiady do nich przychodził. A tu nagle, kurwa, słyszę, jak jeszcze przed ogłoszeniem naszej walki, że tu szczeli na to, tu szczeli na tamto. Wcześniej byłem Piotruś, zajebisty, fajny, kurwa, ja pierdolę, jak przyjdzie na wywiad, a teraz jestem Szczelina, kurwa, taki stroki rozpierdolę. No to kurwa, no to się zdecyduj, chłopie, kim jesteś w końcu. Bo wydaje mi się, że w tej, kurwa, akademii sportowej, kurwa, jakieś złe rzeczy was uczą, tak mi się wydaje. W akademii sportowej uczą nas samych dobrych rzeczy. No właśnie widziałem na filmiku ostatnio. I będziesz miał... Ej, właśnie widziałem na filmiku ostatnio. Będziesz miał orientację 20, to jest pierwsze. Ale powiem ci szczerze, że jakby druga mój trener, sprawa jest taka, jakby mój trener zaproponował mi, kurwa, że... taki film, żeby nagrać, jak wy ostatnio, kurwa, że stanęliście sobie w rządku i nagrywaliście jakieś pierdolety. Jakby mój trener takie coś, kurwa, zaproponował, to bym powiedział mu, żeby się puknął w głowę i trenerze ogarnij trochę. A wy to, kurwa, nagraliście i z tego się zrobiła nie Akademia Sportów Wilanów, tylko Akademia Pana Kleksa, kurwa. No tak to wygląda. No ale to tylko dla ciebie. No nie tylko dla mnie. Zobacz sobie komentarze wszystkie. W ogóle jak to jest ale odbiór. Ja nie czytam komentarzy. Kurwa, bez kitu, nie wiem, kto wam daje te pomysły, ale kurwa dla mnie to było żenujące. Większość komentarzy pewnie piszesz ty i pod nie, kurwa, wpierdalasz te kozy. No, o kurwa. O Jezus, Maria. Nie, ale gość, który na streamie przejedzony ten. Wkłada palec do nosa, później do ust, mówi mi, że ja jestem śliski. Weź się, chłopie, zastanów, co ty w ogóle opowiadasz. Ale chodzi mi bardziej druga o druga sprawa jest taka, Piotrek, o znaczenie tego słowa, że to ty, jak nas osoba, zobaczyłeś, kurwa, kiedyś przed idziesz konferencją, tam, gdzie jest fajnie, odleciałeś z ręką, żeby się z tobą przywitać. Prawie, kurwa, płakałeś. Tak, płakałem, no kurwa. No, podleciałeś, chciałeś się przywitać, wyciągnąłeś rękę, zachowaliśmy dobra, Michał, się normalnie, podaliśmy ci rękę, ale Piotrek, to nic nie zmieniło w naszej relacji. My mamy taki projekt, jaki mamy. Aha, i my go nie wszystko... będziemy zmieniać, bo ty coś chcesz. Ale jaki projekt? Bo ty chcesz, Maciek, żebyśmy zmienili nagle podejście do ciebie i do całego świata. Tak nie jest. Ale ja nie chcę. Ja mam wyjebane, w jakie wy macie podejście do mnie. Kim wy dla mnie jesteście? No to że całe ja szczęście, jak masz wyjebane. Co mam? Nie dosłyszałem. Całe szczęście, wyjebane, że masz wyjebane. Mówię, powiedział, że całe szczęście. Całe szczęście? No to kurwa, dobra, no ja też się cieszę. Panowie, Szeli, jak ty zareagowałeś na ten filmik, gdzie... chłopaki z Akademii Sportu Walki Wilamów w prześmiewczy sposób mówili, że jesteś u nich cieciem i że nie stawiłeś się do pracy. No kurwa, musieli coś wymyśleć, nie? No poszli kurwa na nie wiem, najkrótszą drogę, jaką tylko mogli, najbardziej żałosną moim zdaniem, bo kurwa, no dla mnie tak, ty nie ten filmik... Wyszedłeś. Dobra, ej, chcecie batona? Chcecie coś batona? Chcecie? Wszyscy chcecie? Chodź. Słuchajcie, gdzie poszedł Michał? Tutaj jest... Dobra, słuchajcie, to nie jest... To nie jest festiwal rozdawania batonów, tylko... Szeli, zabolał cię ten filmik? Bo tam nie, było twoje zdjęcie, wiesz, na drzwiach przyklejone. Powiem ci tak, ogólnie ja już w tym internecie tyle jestem i tyle przeżyłem, przepracowałem sobie w głowie pewne rzeczy, że po prostu takie filmiki, takie różne, nie wiem, działa wytaczane w moją stronę przez innych ludzi, to już jest, kurwa, w sumie codzienność. A tak naprawdę ja sobie wybieram przeciwników, z kim chcę walczyć. Bo tak tutaj było na przykład. No to wybrałem sobie na najlepszego tak naprawdę, bo... No ty dałeś mu ten pojedynek, no tak? Oczywiście, że ja mu dałem ten pojedynek. No przecież by, kurwa, nie byłoby cię tu, gdyby nie ja. A zaznaczę tylko jedno, bo pan Mirek Okciński powiedział, że w Akademii Sportu Wilanów trenujemy tylko MMA i bijemy się tylko w MMA. No a jednak przyszedł, kurwa, za pieniędzmi tutaj. No to w K1 się bijemy. No i kto tu jest sprzedajną kurwą? Ty, dziwko. Ty, kurwo, jesteś sprzedajna. Ty jesteś sprzedajną kurwą, powiem ci. Dobra, już skończ pierdolić. Ty jesteś. Boxdel, wy macie kanał. Nigdzie, nigdzie nie chcieli ciebie, jesteś nudny. Ty, mamy bołców. Więc może dojść do LBB i ale słuchaj, teraz. No, ale Michał, słuchaj. Prawda jest taka. Byłoby fajnie? Jak się nazywa ten kanał? Ale słuchaj, Michał. Ale słuchaj, Michał, taka jest prawda w sumie, że gdyby nie EBB, to by ciebie tu kurwa nie było. A ty, Piotrek, z czego jesteś znany? Jeszcze raz. Z czego jesteś znany? Na czym ja, ty wybiłeś? Ja jestem w internecie od 10 lat. Ale z czego? Dawniej... Gdzie jako zaistniałeś jako kto? Jako trener personalny i motywator psychofizyczny. Ty...
Jakby nie to, że miałeś jakiś klientów jako trener personalny, też by cię tu nie było, tak? Nie, nie, bo ja pracowałem... Nie, nie. Ja ogólnie wcześniej, to dawno, dawno... Dobra, opowiedz kiedy indziej tą historię. Przejdźmy do dalszego tematu. Ja tylko się podpytam, bo włączył nam się Alan. No w takim razie chuj ci na imieniny, nie? Jak nie potrafisz wysłuchać drugiego człowieka, to kurwa tym bardziej mówię, jesteś kurwa śliski. Słuchajcie, ja już wam powiedziałem, wy... Myślicie, że jesteście... A ty myślisz, że jesteś zawodowcem? Słuchajcie, tak, bo tak, zawodowcy mają takie, taki syndrom. Myślicie, że jesteście syndrom szeligi, świata, kurwa. Cały czas wszyscy wyzywają do walki, cisną. A co wy myślicie? Ja my będziemy jako fliki, kurwa, siedzieć na dupie i słuchać was i co? I nic, kurwa, nie zareagujemy na to? Ja mam wyjebane, człowieku. Ja wychodzę z tobą, kurwa, 20, tak? 20 maja. 20 maja. Nie zagrzał się. Trembolon. Trembolon, tak. Michał, nie trembolon, tylko kurwa normalność. Bo ty myślisz, że przychodzisz tutaj wielki sportowiec, że jesteś na trenie. Wiesz, po co jest podawany gdzie kurwa jesteś? Jesteś w federacji fightowy, jako sportowiec. Wstyd, jak idą na rzeź, podaje się im trembolon. Wstyd, kurwa. Trembolon się im podaje. Ale po to, żeby zwiększyć ich masę ciała, ale bo mają iść na rzeź, Piotrek. Na rzeź. Na rzeź to ty, kurwa, pójdziesz. Piotrek, ale nie pójdziesz na rzecz. Kiedyś też padły takie słowa, że jesteś zesrany, Michała. Michał tak często... No patrz, jestem tak zesrany, że ja pierdolę. No normalnie kątami chodzę, kurwa, właśnie nie? Widać. A weź, nie trzymasz swoich emocji, tak, dużo krzyczysz. Ale ty tak... Ale właśnie ja dużo nie krzyczę. To ty sobie wykrzyczałeś to wszystko, co tu się dzieje, kurwa. Tak. Bo dzięki na twoim miejscu ktoś inny. Dzięki tobie i sobie wykrzyczałem. To wszystko jest prawda, Piotrek. W twojej to głowie. To prawda. Twojej kolegi obok. Ale to jest prawda, że gdyby nie ja, to ciebie by tu kurwa nie było. Ja jestem częścią tego widowiska, a ty się dopiero stajesz. Zobaczymy, czy kurwa, czy będziesz do samego końca. I znowu wszystko taka, dzięki wam. Prawda jest taka, że wchodząc tu jako sportowiec, masz kurwa wszystko do stracenia i troszkę do zyskania. A ja wygrywając z tobą, to zyskam w chuj. Przegrywając, no kurwa, kolejny, no i tyle. Przegrywając, dostaniesz w pierdół. O kurwa, ale się masz boję. Masz dużo do stracenia. Słuchaj. Posłuchaj mnie. No. Trenujesz trzykrotnym mistrzem świata w kickboxingu. No i? No i kurwa, walka z tobą nie czeka mnie nic gorszego niż to, co mam z nim na treningu, kurwa. No taka jest prawda. No. Ej, to jest twoja prawda. Ale za kogo ty masz? Słuchaj, ale to jest kurwa, twoja rzeczywistość, mordo. To jest twoja tutaj, rzeczywistość. Wchodzisz moja tutaj, rzeczywistość jest kurwa, inna. Masz lepszego od każdego. A co kurwa, co sobie reprezentujesz? Wracając nic, do tematu... Oprócz umiejętności sportowych, co masz, kurwa, do zaoferowania tym wszystkim ludziom? Nic, tylko pierdolenie głupów. No muszę coś mieć, skoro tutaj jestem. No tylko tyle, no to tylko tyle, no jesteś, no i tyle. Czyli coś mam do zaoferowania. Co ja mam do zaoferowania? Jedzę debilu, kurwa. Nie będę z nim już gadał, mówię, kurwa, ten chłop jest tak głupi, że koniec, kurwa. Dajcie mi pogadać z kimś innym, ja pierdolę. No pogadaj z Alanem. Alan ma ci coś do przekazania. Miejcie tą drugą połówkę tam, przy stoliku. Co masz do przekazania? Nie, to jest moc. Żeby mniej, Tomek, żeby mniej pił na pewno, bo nie rozumiem go w ogóle, bo on to... No nie, no przyklany ma głos jak chuj. Oktagonie zrozumiesz. Dobrze, no bo oby się twoje słowa sprawdziły. Bardzo dobrze. Co ale wiem, Michał, mówisz, co że mówiłeś? Będzie ciężko. Najpierw w lewą, potem prawą. Michał, co będzie mówiłeś? Będzie ciężko, uwierz mi, że będzie ciężko. Powtórz, bo coś mówiłeś tam przed chwilą, tak czy nie? Cały czas mówię. Ale przed chwilą... Cały czas lecę na freestylu. Nie, nie chciałem przerywać, bo teraz mówię ten... Kwiecińska. Daliśmy się mu wypowiedzieć. Pozwoliłem. Ale jak cię uruchomię, to uważaj. Tak, kurwa. Dlaczego mi nikt pytań nie zadaje? Bo widzę, że powoli małpujesz teksty po tym piździelcu flegmatyku. Więc kurwa, o tym piździelcu flegmatyku. Zamknij tą pizdę, dziwko jebana, kurwa. Jaki ty, zamknij. Nie jesteś cwaniarą jebaną teraz, zacząłeś dopiero się zbrać. Flegmatyku jeden, kurwa, nudna pizdo jedna. Wiesz, już daj już spokój. Pizda to jesteś ty. Mam nadzieję, że to jest ostatnia twoja walka, kurwa. No to masz tylko nadzieję, pizdo. Więcej, kurwa, już ci nie da walki, bo to ma prawdę, dałeś mi tutaj walkę. Bo i tak nagrywałeś tutaj. Ej, ale... Zaproszenie, jak nagrywałeś na konferencję. O tym, że było tak nudne. Jak twoje walki. Jakimiś dawaczami. Ty to jesteś dziwka, już ci powiedziałem o tym nie raz.
I ty, kurwa, tak? Nic nie dajesz, zrozumiałeś to? W takim razie, kim ty jesteś, jeżeli, ja kurwa, tylko jesteś? Ja jestem sportowcem, no właśnie, jebany. Ale to w końcu sportowcem, czy youtuberem, kurwa? Panowie, dajmy teraz powiedzieć Piotrkowi, Piotrek. No w teatrzyku właśnie widziałem ostatnio, jak byłeś sportowcem, kurwa, przybrałeś się za Batmana, człowieku, kurwa. Jak chcesz, mogę ci pożyczyć mój Batmobil. Tyson Fury również się przebrał, no i co z tego? Idź się przebieraj, kurwa. Ale Tyson Fury też się przebrał, no i co? Ale on coś tworzy. On coś tworzy, a ty robisz to, co ci, kurwa, każą. To go różni od ciebie, że on tworzy, a ty, kurwa, jesteś chłopie jak małpka, kurwa, sterowana. Zrób to, teraz to, teraz tamto. Na głowę, kurwa. No i to jest ich odpowiedź. No właśnie, no bo taka jest prawda, no. Ale co można powiedzieć innego, kurwa? Powiedzisz się, kurwa, z kolegą nagrać jakąś piosenkę. To jedyne, co potrafisz, kurwa, pizdy. Zobaczymy, jaka będziesz jedna i druga mądra w oktagonie. O, kurwa, no to zobaczymy. No ja, dobra, nie, panowie, nie doczeka. Kurwa, Michał, Piotrek, chodźcie. Zrobimy wam face to face. Ale emocje, zróbmy wam face to face. Ale nieznany z tego. No i dobrze, a ty z czego jesteś znany? Że zawalczysz ze mną. I z tego będziesz znany teraz. No mówię, zawsze kobieta bierze, mężczyznę wybiera. My przypominamy, że już 20 maja panowie zmierzą się w K1, także Fame MMA TV. Tak? No, co jeszcze powiesz? Denerwujesz się. Dobra, zamknij. No to zobaczymy. No zobaczymy. No co? No co? No co? No i to jest rozmowa z nimi. No co? No co? No ty, no tyle potrafisz. Także Fame MMA TV, kupujcie bilety.